Jest bardzo wiele w Warszawie miejsc dla wszystkich albo takich dla dorosłych. A dorożkarnia jest jedyna w swoim rodzaju. Tutaj się wszystko zaczęło. Szukałam miejsca na teatr. W 1996 roku dowiedziałam się, że jest takie urokliwe miejsce na Siekierkach. Spędziliśmy tutaj pierwsze 4 lata. To było za ciasno na próby dla 150 młodych artystów. A w 2000 roku przenieśliśmy je tutaj. To jest trochę większe i dużo wygodniejsze miejsce nie tylko dla jednego teatru, ale dla prawie 40 grup. Dom kultury, jak się tworzy, to nie można myśleć tylko o tym swoim teatrze, z którym się tutaj przyszło i dla którego się to budowało. Jak mam robić coś dla różnych dzieciaków, to jest to naturalne, że w tym 2000 roku usiedliśmy i wymyśliliśmy, że są też tacy, którzy lubią malować, a są tacy, którzy lubią kręcić filmy. Potem patrzyliśmy, co jeszcze w tym budynku się da zmieścić. To jest tylko 800 metrów kwadratowych. Tak staraliśmy się znaleźć dla każdego jakiś kąt. Dwadzieścia pięć lat temu wymyśliłam sobie, że ten młody artysta ma być najważniejszy i że jak jest mały, czyli w przedszkolu, to ja mam znaleźć pomysł na to, żeby go zachęcić przez sztukę, że mam go nauczyć tego, iż praca, czy taneczna, czy wokalna, czy plastyczna, to ma być fajnym wyzwaniem i że warto się uczyć warsztatu, tak po prostu. Dorożkarnia jest jedynym miejscem, gdzie młody człowiek może być artystą, a dorośli mogą usiąść tylko i wyłącznie na widowni. Myself right at the moon. I dance myself right at the moon. Is it strange to dance so soon? I dance myself right at the moon. I was dancing when I was 8. Najbardziej pozytywnie zaskoczyło mnie to, że moi absolwenci, ci najstarsi, przyprowadzają tutaj swoje dzieci. To jest super komplement.